2000 lat temu mapa Europy wyglądała prawdopodobnie zupełnie inaczej niż dziś. Inne ludy, no o granicach to nawet już nie wspominam. No właśnie, skąd się te ludy wzięły? Czy ci Słowianie żyli tu zawsze, a może też przybyli gdzieś ze wschodu, ze stepów dalekiej Azji? W jakim charakterze? Co się tutaj działo? No, to są pytania naprawdę i ważne, i no, wymagające wręcz odpowiedzi. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem doktorem Łukaszem Maurycym Stanaszkiem z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Pan jest kierownikiem pracowni antropologicznej. Czy wszystko w porządku? Tak, zgadza się. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, to jak to było? Bo słyszałem różne hipotezy, że na przykład około 534 roku były wielkie wybuchy wulkanów, była dżuma Justyniana, co spowodowało spustoszenie Europy. No i jak gdyby na to miejsce tej pustej Europy wlali się Słowianie. Inna z hipotez, którą czytałem już, ojejku, 60 lat temu, to taka, że Słowianie przybyli razem z Awarami gdzieś ze stepów Azji Środkowej. Inna hipoteza, no właśnie, że byli tu zawsze. To w końcu, jak to było z tymi Słowianami? Mamy w Polsce od lat takie dwie teorie. Jedna z nich to teoria autochtoniczna, druga z nich to teoria allochtoniczna. Teoria autochtoniczna zakłada ciągłość etniczną Słowian od czasów starożytności aż po średniowiecze i de facto po czasy współczesne. Czyli zakładamy, że nasi przodkowie siedzieli tutaj przed dynastią Piastów, jeszcze wcześniej, jeszcze w okresie wpływów rzymskich, a nawet wielu uważa, że również po czasy epoki brązu, a może i nawet wiele wieków wcześniej. Druga z teorii, tak zwana allochtoniczna, zakłada dość późne przybycie Słowian na ziemię Polski, około VI, VII nawet niekiedy wieku. No, V wiek oczywiście też jest, ale to nie obejmowało jeszcze wszystkich obszarów. No, w każdym razie wszystkie te struktury starożytne, które były wcześniej, nie dotyczyły według tej teorii de facto Słowian, tylko różnych kultur archeologicznych, które tutaj się przeżywały. I ci allochtoniści uważają, że Słowianie, no można powiedzieć, że kiedy zwiedzieli się, że są tutaj puste ziemie do zasiedlenia, bo tak naprawdę Wandalowie wycofali się w kierunku Rzymu, Goci, którzy tutaj przebywali, poszli w kierunku Morza Czarnego i później na Rzym, na Hiszpanię. I ta pustka osadnicza, która tutaj zapanowała, spowodowała w dużej mierze, że ci Słowianie się mieli przesunąć. Też takim czynnikiem do migracji Słowian byli napierający Hunowie z jeszcze dalszego wschodu, którzy też spowodowali, że ci Słowianie ruszyli się ze swoich siedzib, które gdzieś według tej teorii allochtonicznej znajdowały się w środkowym i górnym dorzeczu Dniepru, czyli no, w okolicach Kijowa, mówiąc tak bardzo oględnie. I tak naprawdę ta teoria autochtoniczna w dużej mierze związana była z takim podkreślaniem odwiecznej słowiańskości, polskości naszych ziem, co było bardzo zrozumiałe podczas zaborów na przykład. Tutaj tacy badacze jak Józef Kostrzewski, który spierał się ze swoim adwersarzem Gustawem Kossiną, jeden mówił o odwiecznej germańskości tych ziem, natomiast drugi podkreślał słowiańskość, polskość tych ziem. Oczywiście miało to czynniki w dużej mierze pozanaukowe, a polityczne. Po prostu no, Wielkopolska, która była taką kolebką, można powiedzieć, państwowości polskiej, jawiło się jako taki no, przyczółek, obrońca polskości tych ziem,
co oczywiście kompletnie w tamtych uwarunkowaniach nie dziwi. A którą teorię, czy którą hipotezę by pan popierał? To znaczy, czy ci Słowianie przybyli gdzieś tam właśnie, no dobra, z okolic Kijowa, a może jeszcze dalej, czy też opowiada się pan za tym, że oni tutaj żyli zawsze? Uważam, że nauka współczesna troszeczkę zweryfikowała obydwie te teorie. Tak naprawdę można powiedzieć troszeczkę, że pogodziła troszkę te teorie. Naprawdę? Ponieważ tak, dlatego że no, dawniej myślano na zasadach czerni i bieli, prawda? Była wymiana ludności, przyszli następni, zmienili i tak dalej, nie mający nic wspólnego. Jak się okazuje, już zresztą profesor Godłowski i jego uczniowie podkreślali, że nigdy nie było całkowitego wyludnienia, prawda? Szacuje się, że mniej więcej 30-20% tej ludności struktur starożytnych zostało, nie uczestniczyło w migracjach, po prostu zostało na ziemiach polskich, asymilując się do późniejszej słowiańszczyzny. Słyszałem również, kiedy odwiedzałem Kirgistan, że na przykład Polacy mają ogromną część genów, czy nawet przeważającą, podobną jak właśnie mieszkańcy Kirgistanu. No to może by świadczyło o tym, że no gdzieś tam nasi przodkowie pochodzili z tej środkowej Azji wręcz, no i stamtąd wędrowali razem, być może z owymi Awarami, a może jeszcze z jakimś innym ludem, no prawdopodobnie z tymi ludami koczowniczymi. To nie do końca tak, ponieważ pula genetyczna tutaj całej tej środkowo-wschodniej Europy jest w dużej mierze podobna. I tak naprawdę to, co my teraz mówimy, to my opieramy się na takich wielkich grupach genetycznych, które wytworzyły się gdzieś w czasach paleolitu i tak naprawdę miały wiele odnóg, gałęzi, różnych mutacji, jakbyśmy powiedzieli, jeszcze później będę o tym mówił. I ta pula genetyczna ogólnie jest podobna, kierując nas ku jakiemuś tam mitycznemu, wspólnemu przodkowi. Natomiast w etnogenezie narodów chodzi o niuanse, prawda? Czy mieliśmy z kontynuacją danej grupy etnicznej, czy też nie. No te grupy azjatyckie to jest zupełnie, no mówiąc kolokwialnie, inna bajka genetyczna i tak naprawdę no turbosłowianie, którzy łączą na przykład turbosłowianie, czyli tacy ludzie widzący Słowian wszędzie, łączą na przykład różne ludy, myśląc o haplogrupie, czyli grupie takiej genetycznej, charakterystycznej dość dla Słowian R1A i łączy się tą grupę genetyczną no niemalże z wszystkimi ludami, zapominając, że ona powstała w głębokim paleolicie i miała bardzo, bardzo wiele odnóg. Możemy co najwyżej powiedzieć, że była indoeuropejska, ale nie możemy powiedzieć absolutnie, że była słowiańska. Ja później jeszcze troszeczkę powiem o tej metodyce i o czym tutaj w ogóle, znaczy o co mniej więcej w tej genetyce chodzi, dlaczego ona jest tak przydatna i tak jednoznaczna dla tego, o czym mówimy, czyli o tej etnogenezie Słowian. Natomiast wrócę jeszcze do tych szarości. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z wielu grup ludzkich, które tutaj przeżywały się przez stulecia. No, nie wiem, czy to była jakaś bardzo dawna kultura strzyżowska, czy trzciniecka, czy jakieś inne kultury, czy nawet wielbarska, przeworska okresu wpływów rzymskich, no to przecież one nie wszystkie opuszczały nasze ziemie, a tak naprawdę, mówiąc bardzo kolokwialnie, Słowianie, którzy tutaj przybywali w V, VI, VII wieku i panowali nad tymi ziemiami, no to dla nich istotne było, kto im płaci, czy im się płaci dań po prostu, czyli czy im się płaci jakiś tam podatek, a nie patrzono, czy ktoś pochodzi z jakichś starszych kultur, czy też jest przybyszem, czy jakimś inną osobą z zewnątrz, tylko po prostu chodziło o to, żeby się podporządkował władcom panującym. Skąd ci Słowianie wzięli się w okresie wpływów rzymskich?
Więc tak, tak jak powiedziałem na początku, że jestem zwolennikiem teorii alochtonicznej, ale uwzględniającej różne niuanse, które występowały na ziemiach, które zasiedlali. I mniej więcej chodzi o to, że uważam, że na dawne struktury okresu wpływów rzymskich, a tutaj na ziemiach polskich mieliśmy przede wszystkim kulturę przeworską związaną między innymi z takimi ludami jak Wandalowie, czy Związek Lugijski, jakiś wymieszany z Celtami, czy też po prawej bardziej stronie Wisły kultura wielbarska powszechnie łączona z Gotami poprzez kulturę czerniachowską, która przeszła tam w stronę właśnie Morza Czarnego, a później Rzymu. I na te struktury starożytne, no można by powiedzieć pragermańskie albo germańskie, prawda, bo tak naprawdę i Goci, i Wandalowie, i te różne inne pomniejsze ludy, to były ludy bardziej germańskie niż słowiańskie zapewne. W VI wieku właśnie ze wschodu, z tak zwanej kultury kijowskiej, która mniej więcej właśnie rozpościerała się w okolicach Kijowa, Czernichowa, w tamtych okolicach, wyrusza migracja, która początkowo zasiedla tutaj tereny Karpat, Wołynia, rozlewa się, można powiedzieć, na troszeczkę większe tereny. Później kolejna jej fala idzie na południe Europy i tutaj mamy tych naszych Słowian południowych, natomiast inna fala idzie na północ i zachód Europy. No i tutaj mamy tych naszych oczywiście Słowian zachodnich, Czechów, Słowaków, czy Polaków, czy też Słowian połabskich, bo no, zapominamy często, że praktycznie całe wschodnie Niemcy to są zasymilowani Słowianie, oni są często bardziej słowiańscy niż Polacy. Nawet dzisiaj, jak się bada ich genetycznie, no kulturowo wiadomo, że już nie, ale jest to tajemnicą Poliszynela, że wschodnie Niemcy są bardzo, bardzo słowiańskie. To wróćmy w takim razie do spraw tych genetycznych. No wiadomo, że odnaleźć takie świadectwa genetyczne po pierwsze nie jest łatwo. Jeśli chodzi o genetykę, to przede wszystkim dzisiaj badamy tak zwany chromosom Y, który jest dziedziczony z ojca na syna, czyli jeżeli ktoś ma córkę, to już jakby no nie przenosi tego chromosomu Y. Oczywiście możemy też badać mitochondrialne DNA, czyli przenoszone w linii macierzystej, czyli mama, babcia, prababcia i tak dalej. Niemniej jednak w badaniach etnogenetycznych skupiamy się w szczególności na chromosomie Y, dlatego że on bardzo często mutuje. Natomiast chromosom, znaczy jeśli chodzi o mitochondrialne DNA, to te mutacje zachodzą niezwykle rzadko, raz na 500, raz na 600 lat, co powoduje, że te wszystkie grupy ludzkie są do siebie dość podobne. Natomiast w chromosomie Y mamy te grupy bardzo zróżnicowane i tak naprawdę uzależnione to jest od miejsca, w którym żyją. Czyli archeologicznie już doszliśmy do wniosku, że wywodzimy się gdzieś z kręgu kultur typu kijowskiego ze wschodu i które stosowały powszechnie obrządek ciałopalny. I tak naprawdę w Polsce nie tylko obrządek, ale też struktura osadnicza, budownictwo, wszystko jest bardzo podobne do tych kultur postzarubinieckich, jak to mówimy, czyli kultur kręgu kijowskiego. No tutaj taką typową kulturą była kultura praska i kultura Sukow-Dziedzice na terenach ziem Polski. I one stosowały powszechnie obrządek ciałopalny. Dopiero w X wieku, jak wchodziło w Polsce chrześcijaństwo, to możemy zacząć badać tak naprawdę te szkielety, ponieważ ze spalonych kości dotychczas nie udało się wyekstrahować żadnego łańcucha DNA, nie mamy po prostu żadnych możliwości badań genetycznych. Człowiek by powiedział, jakby zdroworozsądkowo, to co tak naprawdę badacie? No nie macie tych Słowian,
No to co badacie? Badacie strukturę z X, z XI wieku? Tak, badamy strukturę z X, XI wieku, która jest pierwszą możliwą strukturą no, antropologiczną terenu ziem polskich i porównujemy tę strukturę do struktur okresu starożytnego, czyli chcemy zobaczyć, czy mamy do czynienia z ciągłością osadniczą, czy te grupy genetyczne to są praprzodkowie tych struktur, które mamy w średniowieczu, czy też to są zupełnie inne struktury. I żeby zrozumieć no, badania genetyczne, to trzeba przyswoić dwa takie terminy. Pierwszy termin to jest właśnie ta haplogrupa, o której wspomniałem. Haplogrupa to jest taka jedna masa, niektórzy mówią, to jest taka grupa osób żyjących często na podobnym terenie, w podobnym czasie, wywodzących się z jednego przodka tak naprawdę, ponieważ oni, ta grupa osób dziedziczy określony ciąg mutacji. I teraz druga no powiedzieć można definicja, która jest niezbędna do zrozumienia badań genetycznych i ich jakby przydatności, to są właśnie mutacje, czyli tak zwane drobne błędy kodowania. I te drobne błędy kodowania występują raz na jakiś czas, no nie wiem, 2-3 w ciągu 100 lat na przykład, to zależy, czy są szybko mutujące regiony, czy wolno, i one po prostu rozdzielają nam te haplogrupy na poszczególne gałązki, prawda? Czyli zawsze musimy pamiętać, że tego typu mutacje odbywają się tylko raz. Czyli jak jest jakaś mutacja, zostaje ona nazwana, na przykład Z93, i to oznacza nie mniej, nie więcej, że wszyscy, którzy mają mutację Z93, wywodzą się od jednej osoby, która żyła w danym okresie, w zależności od tego, jak wydatowana jest ta mutacja, bo znamy, możemy wyliczyć tempo mutacji, prawda? Czyli jeżeli wiemy, że na przykład taka Z93, no, powiedzmy jakąś inną, wymyślmy sobie jakąś Z812 mutacja, że była na przykład 2000 lat temu, albo nie wiem, 1000 lat temu, to grupa rodzin, która posiada tą mutację, musi tak szukać, żeby przynajmniej terytorialnie się zgodzić, gdzie ten ich wspólny przodek mógł żyć. I to, co było powiedziane na wstępie rozmowy a propos tych Kirgizów, różnych Tatarów, czy Hazarów, czy różnych ludów wschodnich, oni owszem mają tę haplogrupę R1A często charakterystyczną dla Słowian, która powstała jakieś 16 tysięcy lat temu, ta odnoga, która nas interesuje, ale oni są potomkami zupełnie innych gałęzi, właśnie między innymi tej gałęzi Z93, jakiejś wczesnoneolitycznej, bardzo, bardzo dawnej. W czasach rzymskich żyły tutaj różne ludy, głównie germańskie, czasem celtyckie, związane z dwoma podstawowymi kulturami archeologicznymi, kulturą przeworską i kulturą wielbarską, tą związaną właśnie z Gotami. I dopiero w V-VI wieku na te tereny napływają ze środkowego dorzecza do Dniepru Słowianie, slawizując wszystkie te resztki, które pozostały na tych ziemiach, nie wyemigrowały, bądź to z Wandalami, bądź to z Gotami. Szacuje się, że pozostało ich mniej więcej 20-30%. I po tych 5 wiekach, od 5 do 10 wieku, jestem przekonany, że wszystkie te resztki żyjące tutaj pośród Słowian z tych kultur starożytnych czuły się 100-procentowymi Słowianami, mówiły po polsku, słowiańsku, prapolsku można powiedzieć, przy czym miały zupełnie inną strukturę genetyczną niż ci Słowianie. Czyli można by przewrotnie powiedzieć, że no, wiedza o tym asymilowaniu dawnych kultur, co jasno wynika z genetyki,
niejako godzi teorię allochtoniczną i autochtoniczną, dlatego że mamy troszeczkę genów tych struktur starożytnych, które tutaj żyły od dziesiątek, setek lat, ale no, w zasadniczej mierze, w przynajmniej w tych 50-60%, co jest do dzisiaj czytelne, mamy do czynienia z tym rdzeniem słowiańskim, który tutaj przyszedł z okolic środkowego do rzecza Dniepru. No trochę to mi pan, że tak powiem, zepsuł widzenie świata, pewnie nie tylko mnie, ale również naszym widzom i słuchaczom, ponieważ no, tak nam się wydawało, że no właściwie skoro ci Słowianie albo byli, albo są, no to my możemy spokojnie mówić tak, bo żyjemy na ziemiach no, od pradawnych czasów słowiańskich. No, a tu się okazuje, że ani pradawnych, ani tak, ani w ogóle ta słowiańskość nie była taka oczywista wcale. No, sytuacja była po prostu zdecydowanie bardziej skomplikowana i tak naprawdę my zawsze mówimy taką blokami traktujemy Słowianie, prawda? No, weźmy na warsztat na przykład Słowian połabskich. Najwięcej chyba wojen, jakie stoczyli, to nie wiem, Wieleci z Obodrytami, Ranowie z Trawianami i tak dalej, że tak naprawdę my w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z różnic plemiennych i wiele z tych plemion uważało, że jest starsze, archaiczniejsze, z lepszego rodu i tak dalej i wcale nie chciało być pod wspólnym berłem. Podobnie mogło być z Mazowszanami, których nie ma w geografii bawarskim, nie ma w Dagome i Judech, nie ma w początkowych źródłach. I tak naprawdę nie wiemy, czy to nie była jakaś konglomeracja innych plemion, które niekoniecznie chciało być pod berłem Polan. Zobaczmy, 1138 do 1526 idą swoją drogą i mają swoje księstwo mazowieckie tuż pod koroną. I takich sytuacji mogło być dość dużo. Jest dużo szarości, niuansów w tej etnogenezie. Czasem jakieś silne grupy słowiańskie trafiały na jakieś zwarte osadnictwo starożytne, asymilując je i czyniąc, że po 200-300 latach te grupy stawały się słowiańskie. No i musimy pamiętać, że takie grupy wieloetniczne miały bardzo zróżnicowane geny. Będą miały inne haplogrupy, czyli inne grupy genetyczne, już niekoniecznie R1A, ale może na przykład północne I1 albo zachodnioeuropejskie R1B. I tak naprawdę no, nie powinno to nas dziwić. Bardzo dziękuję panu za takie no, bardzo ciekawe wyjaśnienia, aczkolwiek nie ukrywam, że po prostu lekko mnie to zatkało. Nie sądziłem, że sytuacja była aż tak bardzo skomplikowana. Bo rzeczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do takich rozwiązań zero-jedynkowych, że poszli jedni, przyszli drudzy, a dlaczego poszli, dlaczego się nie cofali na przykład, a dlaczego nie przemieszczali się kawałek dalej, mieszając się z kimś innym i tak dalej, i tak dalej. No sytuacji można, mogło być bardzo, bardzo wiele. Zresztą z innych części świata mamy podobne przypadki, znamy podobne przypadki, no, zasiedlenie Ameryki. Dlaczego zawsze mówimy, że przez Beringię mogli pójść w jedną stronę, a dlaczego nie część mogło im się nie spodobać i nie wróciła, na przykład już wzbogacona o geny miejscowej ludności. Tak naprawdę no, taka historia jest wielowymiarowa. I to, co możemy dzisiaj zbadać w sensie genetycznym tutaj na tej Słowiańszczyźnie, to porównać te struktury właśnie starożytne do struktur wczesno-średniowiecznych. I dzisiaj praktycznie wszystkie próbki, a mamy ich już bardzo, bardzo dużo, tego starego DNA, zarówno ze wczesnego średniowiecza, jak i tych próbek starożytnych, widzimy, że istniała całkowita nieciągłość większości próbek, jeśli chodzi o słowiańszczyznę. Po prostu dla Słowian były charakterystyczne we wczesnym średniowieczu dwie takie podstawowe grupy związane z pochodnymi haplogrupy R1A z mutacją
M458 i haplogrupy R1a z mutacją Z280. I te pochodne nie mają odzwierciedlenia w świecie starożytnym, bo nawet jeżeli spotykamy jakieś podobne grupy R1a, to nie są to dokładnie te gałęzie, które wyprowadzają nam ze starożytności ludność słowiańską. Ale z drugiej strony mamy jakieś kawałki grup staroeuropejskich, które mają ewidentną kontynuację, czyli no, jakbyśmy mieli tak podsumować, to musimy pamiętać też o jednym, że etnogeneza Słowian to nie etnogeneza Polaków. Polacy mają dużo, dużo bardziej bogatsze geny i spuściznę genetyczną. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.